Czy za tym się kryje jakaś głębsza prawda? Otóż dzisiaj z platformy, która przechodzi kryzys, wyszedł Jarosław Gowin, kilku innych posłów, może do nich dołączą kolejni i będą najpewniej tworzyli jakąś alternatywę. Sam się zastanawiam nad tym, o co spytał się pan Marek. Otóż jest pewien aspekt w tym wyjściu, który wskazuje, że to może być właśnie plan ratunkowy dla środowisk, które popierały Platformę, dopóki ona była silna i skuteczna, a jak się formuła wyczerpała, Platforma okazała się za słaba. Szukają rozwiązania rezerwowego. Jaki aspekt? Otóż Jarosław Gowin wypowiada się zdecydowanie przeciwko daniu Polakom wyboru wyjścia otwartych funduszy emerytalnych. A więc powstaje pytanie, czy szukając, jak każdy ambitny polityk, do czego ma prawo, poparcia, szukając sobie elektoratu, nie znalazł go raczej w kręgach wielkiego biznesu i to międzynarodowego, niż w środowiskach polskich obywateli. Ludzie kierują się najczęściej, gdy podejmują działalność publiczną na szerszą skalę, w takiej sytuacji jest Jarosław Gowin, różnymi motywami. Nie wykluczam, to jest bardzo prawdopodobne, że on jest szczerym chrześcijaninem i jednym z motywów odejścia przezeń z Platformy było zrozumienie, że Platforma idzie w lewo, w stronę lewicy obyczajowej, która atakuje chrześcijańskie podstawy naszej cywilizacji. Ale zarazem może się okazać, że tak jak Platforma Obywatelska Tuska odniosła sukces, bo reprezentowała pewne grupy interesów, niekoniecznie bliskie naszemu interesowi narodowemu, że w podobnej sytuacji może znaleźć się rozwój. Czy macie Państwo jeszcze jakieś pytania, uwagi? Ja może jeszcze do pana Marka, naszego z radia. Panie Marku, może ktoś ze słuchaczy ma jakieś pytanie, może pan nam przekaże. Bardzo dobre pytanie, bo może mój wykład jest pewnie niedopowiedzeniem. Po pierwsze, ja nie twierdzę, że nie można się w ogóle przed manipulacją obronić, tylko nie należy ulegać złudzeniu, że samo nauczenie się metod manipulacji chroni nas przed nimi. Ja podałem konkretny sposób obrony przed manipulacją. Wypracowanie w sobie dystansu emocjonalnego od informacji, jakie uzyskujemy. Gdy jesteśmy w sytuacji codziennej relacji międzyludzkiej, to musimy obserwować język ciała, słowa, zachowanie drugiej osoby, żeby wiedzieć, czy on nie chce nam robić krzywdy. Ale gdy oglądamy program polityczny w telewizji, to powinniśmy naturalny, instynktowny odruch emocjonalnego reagowania na treści, na słowa, na barwę głosu wstrzymać, zablokować. Ja sądzę, że jako badaczowi w wyniku wieloletniej pracy udało mi się jakby uzyskać pewien dystans, który powoduje, że trudniej jest manipulantom medialnym wywoływać u mnie emocjonalne reakcje, że udaje mi się na chłodno, nie zawsze, zaznaczam, nie zawsze, na chłodno oceniać. Więc pierwsza rada jest taka, telewizor nie jest w stanie, przynajmniej przy obecnej technologii, wskoczyć nam do pokoju i zrobić nam krzywdę. Nie musimy pluć
słusznie, czy nie? Czy ktoś nie zaprogramował naszych reakcji automatycznych tak, żebyśmy jednych lubili, a innych nie lubili? Po drugie, takie spotkanie jak to dzisiejsze, kiedy możemy między sobą porozmawiać, kiedy możemy zadać każde pytanie, jest tworzeniem szczepionki mentalnej, szczepionki umysłowej, która zmniejsza siłę toksyn manipulacji. Ja chciałem tylko to powiedzieć, co uwypukliła mama Katarzyna. Pozdrawiam ją, bo z Twittera się znamy, że nie należy wchodzić w ułudę, że możemy w pełni obronić się przed manipulacjami. Ale z faktu, że nie możemy być w pełni bezgrzeszni, nie znaczy, że nie mamy walczyć z naszymi pokusami. Prawda, panie Marku? Bardzo dziękuję. Jacek Bli. Ja mam pytanie, które łączy się z tymi sondażami, które pojawiają się cały czas w mediach. Otóż ostatnie sondaże z ostatnich tygodni wskazują jeden istotny trend. To znaczy przewaga ma Prawo i Sprawiedliwość w granicach od 5 do 11% przewagi. Były sondaże, które wykazywały znacznie większą przewagę, ale pojawiają się kwiatki takie, więcej drugi tydzień już. Wczoraj pokazał się sondaż OWOM-u, który pokazuje sytuację odwrotną. Otóż PO jest na prowadzeniu z 2% przewagą nad Prawem i Solidarnością. W ubiegłym tygodniu podobny sondaż tego samego, tej samej sondażowni wykazywał jeszcze 1% przewagę Prawem i Sprawiedliwością. Jak wytłumaczyć te różnice i dlaczego media przychodzą do porządku dziennego nie oceniając takich właśnie sondaży, bo przecież jeżeli widzimy różnicę i to tak poważną, to znaczy, że jest albo błąd metodologiczny, albo błąd w ogóle w badaniu samym i czy takie sondażowie dalej powinny w ogóle pojawić się na rynku. I drugie pytanie moje dotyczy TVN-u. Otóż TVN chyba jako ostatni bastion poparcia dla Platformy Obywatelskiej, bo widzimy, że nawet słynna Gazeta Wyborcza zaczyna się włamywać i pokazuje co nieco kulis i zaplecza Platformy Obywatelskiej. Tak TVN chyba zapomina o tym, co pan profesor słusznie zaznaczył, że istnieje też rynek, który łączy się z finansami. Czy przypadkiem jest to wkalkulowane postępowanie TVN-u, czy nie? Czy ma jakąś zupełnie inną wizję prezentacji rzeczywistości? Dziękuję. Zaczynając od TVN-u, nie wykluczam, że tak jak w dziejach wielu korporacji, szefostwo popełnia błędy. Korporacje niektóre bardzo potężne po prostu upadają. Upadają wtedy, kiedy ich właściciele czy czołowi menadżerzy tracą kontakt z rynkiem. Ponieważ rynek stacji informacyjnych jest w Polsce dość płytki, oni mają cały czas silną pozycję. Ale może się okazać, że tą pozycję stracą szybciej niż myślą, jeśli będzie następowały zmiany społecznych nastrojów. Teraz wracając do notowań. Proszę Państwa, różne firmy badające rynek wypadnie z rynku tylko wtedy, kiedy rynek nie będzie jej chciał. Ale potrzebne jest, żebyście pewien aspekt zrozumieli. Otóż te firmy nie utrzymują się z badań opinii społecznej. Jedna z firm renomowanych 2 lata temu zrezygnowała w ogóle z wykonywania tzw. badań preferencji politycznych, bo one przynosiły 1% obrotów, a 80% problemów. Bo wystarczyło, że się pomylili, i już na markę firmy padał cień. Otóż skąd te różnice? Po pierwsze, to nie jest tak, że wszystkie firmy badają ciągle tych samych ludzi. Najczęściej są robione dwie metody badawcze. Szybki sondaż telefoniczny, obdzwania się z bazy numerów losowanych pewną grupę osób. One powinny tak mieć około 1000 osób czasami się odezwania, żeby szybszy mieć rezultat, żeby zrobić szybkie badanie i ogłosić 500 osób. Oraz badanie na próbie reprezentatywnej około 1000 osób
w skali kraju. Teraz każda firma, a ich jest prowadzących te badania kilkanaście, ma inną próbę. Metodologia doboru tej próby, tak, doważenia próby tak zwanej, zapewnienia, że ona jest reprezentatywna, to znaczy, że na przykład procent osób mieszkających na wsi i w mieście, ubogich i żyjących w dostatku, i przypomina proporcje w kraju, to są różne metody, mniej lub bardziej kosztowne. Ci, którzy zamawiają te badania, czyli głównie media, są jak najtaniej. Ale czy taniej przeprowadzone badania, tym większy margines błędu. Są jak najszybciej i jak najtaniej. Jeśli chcę mieć jak najszybszy i najtańszy samochód, to jest ryzyko, że daleko nim nie zajadę. Jak tylko rozwinę większą szybkość, to mi się rozleci. I te firmy konkurują ze sobą, ale tutaj nie zarabiają większych pieniędzy, więc nawet tracąc trochę wizerunkowo na tym polu, odbijają sobie na innych polach. No to, dlatego też rozsądne jest, i tak mówią wszyscy eksperci, nie kierowanie się żadnym pojedynczym badaniem, bo nie może być błąd po prostu, tylko trendem, prawda? Nie wykluczam, że w ostatnich dniach w niektórych badaniach Platforma uzyskała wyniki znacznie lepsze, ale przypominam, że był okres, że Platforma miała wyniki 20% notowania, 20% wyższe od Prawa i Sprawiedliwości. Skoro w tych najlepszych dla siebie badaniach z ostatnich dni różnica jest na, między tymi partiami na granicy błędu statystycznego 1-2%, to znaczy, że Platforma czasy świetności ma za sobą i prawdopodobnie proces jej schyłku będzie postępował dalej. Dlaczego? Bo każdy dzień odsłania kolejną wiedzę o aferach i nadużyciach. Że Platforma jest, i zresztą tak samo PSL, są pasożytnicze grupy interesów, które żerują na społeczeństwie. Każda informacja o ustawionych przetargach autostradowych, o ustawionych konkursach na stanowiskach, które są przydzielane tylko z klucza koleżeńsko-partyjnego, odsłania coraz większej części społeczeństwa tą sytuację. Jeśli najnowsze badania pokazują, że 64% młodego pokolenia, są badania z końca zeszłego roku, nie widzi przyszłości dla siebie w Polsce, to można by taki wniosek wyprowadzić, że 36% to jest z rodzin, które jakoś są w stanie się załapać, żeby gdzieś tą pracę dostać po studiach, po skończeniu szkoły. No to jest trochę przerysowane, bo część osób dostaje pracę według unikalnych kompetencji. Jak ktoś ma dobre kompetencje informatyczne, to on nie potrzebuje specjalnego poparcia, wsparcia, układu, żeby tą pracę dostać. Ale przy pracach nie wymagających unikalnych kompetencji, kluczowe są dotarcia uchodźcy. Co ta liczba znaczy? Że większość młodych ludzi jest poza sieciami układów. Że ten system nie jest w stanie, ten patologiczny system pasożytniczych grup interesu, nie jest w stanie nakarmić wszystkich. Nie jest w stanie zapewnić pracy nawet połowie społeczeństwa. Że 2/3 młodzieży jest jakby poza tym systemem. I naszym zadaniem tych, którzy wierzą w Polskę, jest przekonanie jak największej części z tych 64%, że zamiast emigrować, trzeba zmienić reguły gry w kraju. Z nieuczciwych na mniej nieuczciwe, bo nigdy nie zbudujemy doskonałego państwa. Ale są stopnie patologii. Tych patologii jest za dużo, może być ich znacznie mniej. Może następne pytanie z radia niepoprawni. Proszę bardzo. Panie Marku.
samo w sobie nie może być szczepionka na manipulację, bo ludzie głosują w referendum na podstawie dostępnych informacji. Jeśli przestrzeń informacyjna jest zmanipulowana, to wynik referendum także będzie zmanipulowany. Natomiast w sytuacji, gdy mamy ten pluralizm mediów znacznie większy niż wcześniej, gdy istnieje nie tylko w internecie wolny obieg mediów, gdy mamy nasz dziennik, Gazetę Polską, do rzeczy w sieci, żeby mieć tylko 4 tygodniki, to w tej sytuacji już są dodatkowe, alternatywne kanały informacji. I odwoływanie się do referendów ma sens, ale ciągle media elektroniczne, z którymi są zaprzyjaźnione pazurnicze grupy interesów, mają przewagę. Ale myślę, że sama wizja referendum może w pewnym zakresie mobilizować rządzących do pracy i do większej uczciwości. Wszyscy mówią, zobaczcie, jak się do pracy wzięła pani prezydent Warszawy, tak? Co to znaczy, że od miesiąca ona zaczęła robić rzeczy, których wcześniej nie robiła? Znaczy, że wcześniej nie wykonywała swojej roboty. To spójrzcie w tej perspektywie, mówię także do wszystkich słuchaczy, oceńcie w tej perspektywie projekt prezydenta Komorowskiego, żeby utrudnić zmianę władzy za pomocą referendum przez podniesienie progu frekwencyjnego. Tylko referendum, które skutecznie grozi odwołaniem polityka, jest narzędziem mobilizacji go do pracy. Jeśli referendum będzie pozbawione zębów, straci szansę bycia referendum skutecznym, obywatele tracą kolejny instrument ochrony swoich interesów. Ale musimy pamiętać, że dowolny instrument politycznego głosowania, dowolna forma, tylko wtedy jest skuteczna, jeśli przedtem jest informacja. Gdyby udało się z jednej strony zablokować internet, z drugiej strony przez rozmaite sztuczki, jak ta sztuczka z tytułem tygodnika w sieci, gdyby się powiodła, to prawdopodobnie tygodnik by zbankrutował. To było opisane, więc nie muszę o tym bliżej mówić. Gdyby nie naciski społeczne, nie byłoby miejsca na multipleksie dla telewizji Trwam, a nie jest do końca jasne, czy tu nie ma jakiejś pułapki, bo oczekuje się, że telewizja Trwam poniesie wysokie opłaty, zanim jeszcze będzie mogła wejść z emisją. Musimy być świadomi, że są wszystko działania, które mają pomniejszyć możliwość obywatelskiego reagowania. Jeśli nie będziemy przeciwstawiali się, to żaden poszczególny element nie zadziała. Czyli referendum, nasze kanały informacji, nasze kanały mobilizacji, nasze niezależne fora dyskusyjne. O takich spotkaniach jak dzisiejsze zawsze nie tylko, które mają charakter trochę jednostronny, bo ktoś mówi, ktoś słucha. Powinniście odbywać spotkania między sobą, dyskutować o książkach, które przeczytaliście i zastanawiać się, kogo z inaczej myślących rodaków na kolejne spotkanie możecie zaprosić. Przyprowadź jednego ex-lemminga na spotkanie polskiej misji katolickiej, to może być cel miesiąca. Jeden miesiąc, jeden rok. Takie możliwości są na Facebooku. Tak. Na Facebooku można z ludźmi porozmawiać. Tak jest. Dlatego między innymi, mimo że czasami to bardzo pochłania czas, jestem obecny na Twitterze i na Facebooku, bo mogę dzięki tym kanałom informacji moje interpretacje polskich spraw prezentować, także dla osób myślących i osobom myślących inaczej. Co więcej, oni czasami mi dostarczają bardzo ciekawych argumentów. Dzięki temu mogę zorientować się, kiedy moje spojrzenie jest jednak bardziej jednostronne, niż mi się wcześniej wydawało. Ktoś z pani może pytanie niż ma? To pani już bardzo. Ja tylko chciałam powiedzieć, że to przeładowanie mediów, prawda, to
co się działo w Polsce, nawet stan wojenny, Solidarność i tak dalej, i przełomy historyczne, spowodowało to, że zmarli prawdziwi świadkowie historii, których nam teraz brakuje. Moglibyśmy się więcej dowiedzieć wtedy, w tych czasach, kiedy były te rewolucje w Polsce. Obecnie to, że my jesteśmy przeładowani o Gazetę Polską, na przykład ostatnio tutaj w Niemczech, to nie możemy się skoncentrować na historii, która tutaj w Niemczech dotyczyła nas, Polaków, dotyczyła wojny, dotyczyła jeńców wojennych, dotyczyła miejsc pamięci. Jest bardzo dużo rzeczy zaniedbanych w miejscach, to co ja doświadczyłam, w tych miejscach pamięci są niestety, ale zakłamane informacje, bardzo poważne. Informacje historyczne, bardzo poważne. I one są ujęte w ostatnim zdaniu, nie w tytule, w ostatnim zdaniu i w treści. Jest piękna treść o całej polskiej naszej wojnie, okupacji, a w środku jest napisane, że w 1943 roku Armia Krajowa liczyła 380 tysięcy żołnierzy. W 1943 roku, nie w 1944. W tej pięknej treści o całej naszej wojnie. I to jest powtórzone tego samego autora, Muzeum Historyczne Miasta Stołecznego Warszawy, dwa razy, pomimo że zostali upomnieni. I to nam ucieka, takie informacje. Przecież mało kto o tym wie. To, co ja właśnie doświadczyłam, tak samo inne opisy są przekręcone. I teraz chodzi o to, żeby jednak umieć wybierać, nie dać się pochłonąć tym mediom i jakoś kontrolować pewne rzeczy, wymieniać wiadomości, zwracać uwagę na inne rzeczy niż te, które nam są narzucane. Ma pani wiele racji. Wracamy do formuły: prawda zwycięża nie bez oręża. Dlatego tak prawda jest ta zasada lansowana przez część dziennikarzy obozu niepodległościowego, że potrzebne są nie tylko media, w których mamy szansę powiedzieć swoim głosem, ale potrzebne jest to, żeby one były własnością naszego polskiego kapitału. Żeby nie było tak, że obcy kapitał albo kapitał nomenklaturowy, czy agenturalny, czy mafijny był w stanie najpierw pewnych ludzi zgromadzić do pracy, a w którymś momencie odciąć ich od możliwości dalszego działania. Ja mam jedno pytanie od pana Marka. Tak. Czy oceniając sondaże dotyczące poparcia dla partii politycznych mamy traktować poważnie, czy mieć świadomość, że to jest także element manipulacji? To jest jedno i drugie. Proszę zwrócić uwagę, że każda inna manipulacja zawsze kryje się w tym, którą informację będziemy ile razy powtarzali. Przed lata było tak, że jakaś jedna niefortunna wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego czy ojca Tadeusza Rydzyka była wielokrotnie w mediach powtarzana, w licznych programach informacyjnych, publicystycznych i piętnowana, a poważne wpadki Donalda Tuska czy Bronisława Komorowskiego, bo raz był opisany, żeby mieli alibi, że oni o tym też powiedzieli i potem były przykrywane pozytywnymi informacjami. Podobnie jest z relacjonowaniem wyników badań opinii publicznej. Niekorzystne są bardziej eksponowane, niekorzystne dla opozycji są eksponowane, a korzystne są zasłaniane. Ale ja wracam do tezy, którą już powiedziałem. Każde badanie pojedyncze może być zmanipulowane lub częściej, to nie jest ani świadoma manipulacja, tylko błędy związane z pośpiechem i z oszczędzaniem na koszt. Natomiast rzeczywisty obraz trendów i nastroju daje nam dopiero seria badań. Na przykład analizujemy ostatnie 10 badań i patrzymy, w jaki trend się one układają. I wtedy mamy pewne, nigdy nie jest to niezawodne, ale pewne przybliżenie do stanu świadomości ma. Proszę bardzo. Aleksander Mazurek, panu bardzo dziękuję za ten referat, który tak mnie osobiście potwierdza. Chciałbym tylko zwrócić uwagę na to, że problemy, o których pan mówi,
Polskę. Tylko ten problem, który istnieje z stabilizacją przekazania, to jest problem całego zachodniego świata. Znaczy się, te same problemy mamy i w Niemczech, i w Stanach Zjednoczonych, gdzieś indziej. I właściwie ludzie rozsądni, albo ci, którzy dążą do rozsądku, powinni nie tylko na skali krajowej, tylko na po prostu międzynarodowej wspólnie nad tym pracować, żeby po prostu tego rodzaju manipulacje przekazania wykryć. To nie jest, jak to się mówi, tylko jedynie patologia Polski czy polskich partii politycznych. To samo możemy odkrywać w Niemczech albo w Stanach Zjednoczonych. Nie na darmo ci ludzie, którzy i Obamy wspierali z 1 miliardem dolarów, jak i Rondy, im jest obojętnie, kto im prezydenta daje. I mi się wydaje, ten problem jest dużo, dużo większy, na dużo większą skalę niż na skalę polską. I patrząc na polską politykę i na polskie rozwoje, zawsze trzeba mieć w głowie, że to teraz nie jest krzywda, która się w Polsce dzieje, tylko to jest krzywda, która po prostu dotyczy całego zachodniego świata. Zgadzam się z tym. Proszę Państwa, mówiłem o tym, że ta polaryzacja mediów przyszła do Polski z Niemiec na przykład. A poza tym, gdy tutaj opisuję rzeczywisty mechanizm mediów, to nie jest to sytuacja specyficzna, poza może samą bolkowatością, która jest terminem lokalnym, nie jest sytuacja lokalna dla Polski. Samo określenie infotainment jest terminem, który przyszedł z krajów anglosaskich. Współczesna kultura techniczno-konsumpcyjna niesie z sobą zagrożenia zamiany w nas marionetki. Problem kryzysu demokracji, który bierze się z tym, że najbardziej rozwinięte kraje świata uzyskały taki poziom dostatku, że ludzie cieszą się po prostu życiem, przymykając oczy na strukturalne patologie i degradację władzy, jeśli tylko oni są w stanie dość wysoki poziom konsumpcji zachować i swobody funkcjonowania, na dłuższą metę jest to poważne zagrożenie dla demokracji na świecie w ogóle. Bo najpierw jesteśmy obojętni na nadużycia, których nie widzimy, jakich nie widzimy, nie reaguje. Potem już o nich trochę słyszymy, bo coś tam było powiedziane, ale to nie jest takie ważne. Dopóki mamy pracę, wiążemy koniec z końcem, to jest ok. Ale w Polsce mamy dzietność obecnie 1,3 na 220 krajów statystyki ONZ, a jesteśmy na 212 miejscu. W Unii tylko 5 krajów ma niższą dzietność niż my teraz. Ale co to znaczy? Co to znaczy? Jaki to ma wpływ dla młodego człowieka żyjącego dzisiaj w Polsce, że dzietność w Polsce jest 1,3? Nic on o tym nie myśli. Nie wyciąga z tego żadnych wniosków. A sprawa w przestrzeni głównych mediów do niedawna w ogóle jeszcze nie była dyskutowana. Chociaż badacze już kilkanaście lat temu wskazywali na zagrożenie. Ja może tylko dopytam do tego zdania, co pan przed chwilą powiedział. Panie profesorze, czy nie uważa pan, że tak formułowanie takiej tezy jest troszeczkę niebezpieczne? To znaczy, to brzmiało, zakrojało dla mnie troszeczkę tak, no gdzieś indziej też jest źle, więc musimy to zaakceptować, ale kwestia, powiedzmy, poziomu demokracji, poziomu własności medialnej i tak dalej, to jest nie do porównywania, to co jest w Polsce. Ja się tylko pytam pana profesora, czy moja interpretacja jest słuszna. Tak, pan idzie w takim kierunku, który sam bym wskazał, bo tabloidyzacja mediów, media, które skierują uwagę w stronę emocji zamiast w stronę rzeczywistych problemów, to ta sytuacja jest o wiele bardziej niebezpieczna, po pierwsze w krajach, które budują dopiero swoją pozycję, drugie w krajach, w których elity są słabo przywiązane do swojej tradycji narodowej i po trzecie w krajach, które mają mentalność postkolonialną. Wielu polskich przedsiębiorców nie marzy o tym, żeby zbudować markę, która będzie znana w kraju, tylko żeby być poddostawcą znanej, renomowanej firmy niemieckiej. To jest dla nich kres ambicji. I teraz w Polsce większość drukowanych mediów lokalnych jest własnością kapitału zagranicznego. I otóż tabloidyzacja w warunkach tego typu niesie ze sobą inne zagrożenia niż tabloidyzacja, gdy ci, którzy zarządzają tymi mediami, są jednak do swojego kraju, swojej kultury przywiązani.
coś innego, gdy oni chcą tylko z tych mediów mieć zyski bez przyzerowej lojalności kulturowo-patriotycznej. Jeszcze raz ja. Kończąc tematykę sondażu, czy sondażów, na ile wiarygodne są te sondaże jako forma manipulacji, jak one mogą wpływać na podświadomość i świadomość obywateli, całego społeczeństwa. Ale teraz wracam do najistotniejszego pytania, które powinno paść na sam początku, mianowicie udział służb specjalnych w całej problematyce manipulowania mediami, manipulowania rządzeniem jako takim. Padło nazwisko Bronisława Czerwińskiego, ale przecież udziałowców ze służb specjalnych z różnej prowiniencji zapewne jest znacznie więcej na rynku polskim, którzy w sposób ukryty za kurtyny oddziaływują na to, co robią rządzący. I czy przypadkiem nie oni są tymi rządzącymi, a ci